Także tym razem. Już się chyba zaczyna, czy nie? Nie, jeszcze nie. Zdążymy trzy pytania zadać. Zdążymy? Dobra. Zdążymy. Krótkie pytanka, dobra? Dobra. Panie Michale. To później. Pan zawsze wygląda modnie, ładnie. Moim zdaniem, tak? To proszę opowiedzieć, co pan dzisiaj ma na sobie? O matko, dzisiaj na sobie jest nudno. Buty Ricka Owensa, spodnie od garnituru ślubnego z Indii, t-shirt Vivian Westwood, kurtka Rick Owens, zegarek, Longines. I fajne tatuaże. To bezmarkowo, junior ink jakby co. Okej, okay, zapamiętamy, bo też lubimy. Proszę mi powiedzieć, jak długo pan się przygotowywał do wyjścia? Nie, dzisiaj był jakiś skandal trochę, bo w pewnym momencie stwierdziłem, a mam to w czterech literach, nigdzie nie idę. Jakoś się okazało, że wszystko, na co miałem ochotę, co mi się wydawało, że jest adekwatne, nie. No i poszło na czarno-biało, czyli standardowo łatwo. Makijażu i tak dalej, golenia, widać brody. Broda dalej jest, także... Staram się jak najrzadziej robić te wszystkie czynności. Dobra, co panu najbardziej się podoba w projektach duetu Paprocki-Brzozowski? Dzisiaj zobaczymy, ponieważ rozmawiałem z Gabrysią, ich menadżerką i teraz dzisiaj będzie męska kolekcja. Tak, więc po raz pierwszy. Tak, więc tego jestem najbardziej ciekaw. W końcu jest rzadko, że idziesz na pokaz, gdzie coś ewentualnie dla siebie możesz wybrać. Ci polscy projektanci zazwyczaj jednak się skupiają na kobietach. Także no zobaczymy, oby. I ostatnie pytanko. Aktualnie panuje taki sezon na pokazy mody. Czy pan stosuje pewną selekcję, na które pan się wybierze, a na które nie? Czy może zamierza pan pójść na wszystkie? Przede wszystkim chodzę tylko na tych, których lubię i tych, których szanuję. Za to, że robią swoje projekty, a nie zżynają. To tych szanuję. A tych, których lubię, to lubię z różnych powodów, ale oni zazwyczaj też nie zżynają. No to życzymy panu miłej zabawy i dziękujemy za krótkie... Dziękuję nawzajem. Jest w końcu Michał. Po pół roku.